Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3, dodatek Rewiwino. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. W Widzicie? poprzednim odcinku dostaliśmy miejscowość, naszą winnicę. Dostaliśmy naszą posiadłość, która nazywa się Corvo Bianco, a dzisiaj chciałbym do niej zajrzeć i zobaczyć, co tu się dzieje, co mogę tutaj zrobić. No i przede wszystkim, czy mogę skorzystać ze schowka, ponieważ mam strasznie dużo wiedźmińskiego ekwipunku aktualnie zabranego ze sobą. Chciałem to poulepszać, te wiedźmińskie ekwipunki, wiedźmińskie zbroje, tak tylko mocno jak mogłem. No, nie wszystkie się udało ulepszyć, niektóre faktycznie ulepszyłem to na 34 poziom, natomiast no, mimo tego, że na 34 poziom na przykład takie buty są ulepszone, to i tak są dużo gorsze od jakichś randomowych butków, także no niestety, jedyne gdzie będą te zbroje to w moim schowku, przynajmniej na chwilę. No i będziemy korzystać z tej zbroi, wiedźmińskiej zbroi cechu Witam żmij. jaśnie pana. Teraz Nazywam porozmawiajmy się sobie Barnaby tutaj Basil Folti z tym i ziomkiem, z polecenia księżnej ktokolwiek to jest. będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Majordomus. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Ja myślę, kurwa. Wspaniale. Widzę, że Bazylii. jestem w dobrych rękach. On cię zwolnię, prosta piła. Opowiedz mi o tym miejscu. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pra-dziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemie. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. To niefortunne Przykre. trochę, jak masz winnicę. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de Corvo Bianco. Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Tour de Corvo Bianco. No dobra, pokaż co tam mamy. Przecież to moja winnica przecież. To muszę chyba wiedzieć, co tutaj posiadam. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. No, Sporo szału nie ma. tego O, w rzeczy samej. dwie A opinie. teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś Jasne. zawodowym Corvo Bianco majordomusem? V. Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. Czyli trzeba wierzyć w siebie. Jak stryjeczna babka. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja.
Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Tak, tak, no plebs wiadomo, że mieszka w kurwa w jakimś tam stodołach. Pfu, na biedaków. Baron Russell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Ale z tym winnicem to chyba wolałbym mieć dużo win, żeby tutaj produkować te wina. No właśnie, a my będziemy coś zarabiać z tego. Przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. No tak szczerze mówiąc, jestem fanem winogron. Generalnie. Słynny Bart Jaskier, a ten śpiewak kiedyś z naszą księżną. Ten tego, wiecie o co. Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Boliusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Boliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Ciekawa historia. Kurde, nawet nie no, nawet ładna ta miejscuwa, co mamy, ty. W sumie, jak tak no powoli nas oprowadza, a nie biegnę na chama. Faktycznie sobie tutaj zwiedzamy. Duży dekor w obianko robimy. Żona pana całkiem, Boliusa, Nina, całkiem ładna. Miała tu ogród. Ach, jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność i znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Pieniądze pewnie stoją na przeszkodzie. A ich mam... 6. Potężne 6. Jak tu, kurczę, wstyd. Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty. Co ja zrobiłem z wszystkim sianem, całym sianem? Jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazylii. Kurczę, pamiętam, że jak ostatnio grałem, to miałem mega dużo pieniędzy, a teraz to nie wuja. Chyba wydaje mi się, że inwestycja w każdą możliwą zbroję wiedźmińską zabrała mi potworną dużą ilość gotówki. Plus oczywiście no ten jeszcze zaklinacz słów, który ściągnął ode mnie 15 tysięcy i gówno zrobił. Scammer. Chociaż szczerze mówiąc, też bym tam dyszkę dorzucił, żeby mógł robić mistrzowskie te zaklinania słów. W czasach urodzaju. Może wtedy by coś fajne było. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Nie mijają roboty. A tam coś jeszcze jest. A tam był ten turniej chyba. Piwnice. Za czasów pana Boliusa trzymano tu wino. Jednak baron Russell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazylii. Doceniam. Dawaj, dawaj, bo zaraz będzie ciemno. Nic nie będzie widać. A też do domu trzeba wejść. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. O kurwa. Ale brzydki ten dom.
Oj, Barnabo Bazyli. Ale rudera. Ty. No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia. Takie rudery to my nazywaliśmy jakieś bazami. Na górze jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Tak się składa, że ja mam pewne obrazy. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Chciałem powiedzieć, że kiedyś jak dostawiliśmy na przykład obraz od takich krasnoludów, to nie chciałem właśnie spoilerować, że ten obraz będziemy mogli zawiesić w Corvo Bianco. Zawsze mówię, no może się przyda, może nie przyda. Faktycznie chyba teraz będziemy mogli to zrobić. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Najpierw zobaczmy tutaj. Zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Zobaczmy, w co tutaj możemy zainwestować. Renowację domu możemy. Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Muszę to jeszcze przemyśleć. Oczywiście. Oczywiście rozumiem. Jak mawiała starsza pani Nibili, co nagle, to po diable. No, też takie świetne powiedzenie, a pokaż mi. Skoro mam teraz takie pokaźne, ile bym zapłacił za podwórko. Może dałoby się uczynić je trochę bardziej użytecznym. Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rumpali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. No, kiedy idzie. Wiesz, może to nie jest dobry moment na taką może inwestycję. Nie jest to dobry moment na inwestycję. Jak sobie jaśnie pan. Dobra. Wydaje mi się, że no, nie zainwestujemy w nic, bo nie mamy siana. Aktualnie. Teraz chcecie o coś zapytać. A może będziemy mogli. Jak sobie jaśnie pan życzy? Jeszcze na jakieś interesujące tematy nim pogadać. Renowacja domu, wyposażenie podwórza, porozmawiamy o czymś innym? Wiesz, rozmyśliłem się. Chętnie odpowiem. A nie ma o czym tutaj rozmawiać. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Dobra, ale mamy tu nasze własne miejsce, w którym możemy porobić różne rzeczy. Stołek na mieczy to jest na przykład. O kurde, i mogę zawiesić miecza? Pewnie, że zawieszę. Może by tak. Wiedźmiński cech niedźwiedzia. To już miecz zrobiony, tak zwany. Stołek na miecza, chyba dwa. Dwa mogę. No to zrobimy generalnie. Dwa miecze chyba niedźwiedzia. Chyba, że jeden ma na plecach. Zresztą nic nie taka szansa. No to włóżmy tu. To może jakiś jeden secik by tu powiesić. Czyli na przykład Gryfi. Oddawaj miecz. Włóżmy tutaj sam secik Gryfa. Pyk. Mieczyk na Gryfa i tutaj mieczyk Gryfa. Piękny mieczyk. Niech się tutaj prezentują. Zobaczmy, co tu jest na przykład. Łóżko. Mamy też. Możemy postawić statuetkę. Aktualnie nie mam żadnej statuetki. Mogę też obraz powiesić. No i właśnie.
To są generalnie moje obrazy. Jest ich całkiem sporo. Pokupowałem tyle, ile mogłem, bo spotkałem takiego ziomka, od którego mogłem kupić różne obrazy i możemy tutaj te obrazy powiesić. Jest też kilka obrazów, które dostaliśmy chyba, prawda? A nie mam tutaj do powieszenia tego obrazu, którego dostaliśmy, czyli obraz jakiegoś grubego ziomka ubranego w czerwień, który siedział i coś chyba popijał, ale widzę, że niekoniecznie akurat mogę to zrobić. Nie wiem dlaczego, chyba ten obraz mam. No to nie wiem, wydaje mi się, że królowa Sindri niech sobie tutaj wisi. Idziemy dalej. Co mogę w związku tutaj z łóżkiem zrobić? Położyć się po prostu w kimę? Przemyśleć coś? Pominąć czas? O kurde, zwiększa doświadczenie w walce na 30 minut? A, czyli dostajemy buściki za to, że my się tutaj kimniemy. A to bardzo chyba fajne. A kimniejmy się do 8 rano, żeby tutaj było troszeczkę też jaśniej. Fajne, dostajemy z tego jakieś buściki, jakieś doświadczenie, plus 5%, bardzo, bardzo przyjemne mi się wydaje. Tutaj możemy jakieś statuetki pokłaść, natomiast statuetek żadnych aktualnie nie mam. Co tutaj zawisimy? No na Emhyra może nie, nie chcę patrzeć na jego twarz. Może... Ruda niewiasta, tutaj reprodukcja, czyli tak zwany nieoryginalny obraz. Chyba nie chcę mniej oryginalnych obrazów. Weźmy może rycerz powracający z wyprawy. Niechaj będzie. Ha, może być. A tu w ogóle jeszcze coś mam zaznaczone. Mogę użyć tutaj coś. O kurde, co to jest? Otrzymałeś premię? A, czyli mogę po prostu jak kliknę to i zacznę czytać te wszystkie rzeczy, które mam w eku. To też mi się ta premia będzie odnawiać do doświadczenia, spoko. Dobra, jedno pomieszczenie zbadane. Tutaj na przykład co jest? A, kuchnia, widzę coś takiego, jakiś składzik, kuchnia. Dobra, przywróć winnicę Korwobianko do jej dawnej świetności. Zrobimy to, ale nie teraz. Tutaj możemy powiedzieć jakiś tutaj jakąś zbroję. Powiedzmy, że niech to będzie gryf. Tutaj wszystko z gryfem jest związane. Spodnie. Też gryfa niech będzie. To też gryfa. Oj, to też gryfa. Niech tu cały secik gryfa będzie. Miecze gryfa, zbroja gryfa, niech sobie tutaj wisi. Całkiem ładnie się prezentuje. Tutaj jeszcze możemy coś zawiesić. Niech to będą oryginalne obrazy, na przykład taki. Potężny 20 nowigradzki koron za to dałem. A potem się dziwię w sumie, że nie mam sianek na jakieś takie głupoty, mega to wydaje. No i tutaj jest jakiś gościnny ten. Gościnny pokój, aktualnie używany jako składzik. No i tyle by było chyba, jeżeli chodzi o naszą winnicę, o nasz tutaj właściwie dom. Wiem, że jeszcze możemy zajrzeć chyba do tego. Tutaj na dół do naszej piwniczki i może znajdziemy coś ciekawego. Na pewno dużo wina, jak to w piwniczkach zazwyczaj bywa. Kurde, piwniczka 3 razy większa niż mój domek jest. Dumy. Może użyjmy w ogóle kota. A i ulepszyłem chyba kilka eliksirów i mikstur. Na przykład między innymi jedną z mikstur, którą ulepszyłem, to jest właśnie kot. Tu było coś fajnego. Chyba drogiego. I tutaj była ta walka chyba z Bruksą. Jak widać, wszystko wyczyszczone. I tutaj możemy się jeszcze udać, możemy. Wina, no i właściwie to było na tyle. Nie możemy na razie tutaj nic produkować chyba. Żadnych win nie mam, przynajmniej takiej opcji. Weźmy sobie, użyjmy białego miodu, żeby tutaj pozbyć się efektów nałożonych aktualnie na mnie. I w sumie trzeba schować te wszystkie zbroje, które ja noszę do... No przede wszystkim do tego naszego schowka, do tej skrzyneczki. No bo one mega dużo nam zajmują miejsca i mega dużo ważą, no nie? A no nie chcę ich sprzedawać, także pochowajmy tutaj wszystko, co mam w eku. Zostawmy sobie tylko te zbroje i te miecze, bo zaraz będę mógł je założyć na 39 poziom, one są. Czyli dwa potworki już będzie w porządku, będę mógł w nich chodzić. I wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o...
Corvo Bianco. Nie ma tutaj żadnej innej misji, także myślę, że powinniśmy się udać do jakiejś misji pobocznej. Ja cały czas gdzieś tam poza odcinkami sobie zbieram te karty jak coś. Kilka już mi się udało zebrać, tak żeby wam to potwierdzić. Zaznaczyłbym tą misję związaną ze zbieraniem talii. To nie jest ta misja. Tutaj i powinniście widzieć, że już 7 udało mi się zebrać kart. Zostało jeszcze... Ile zostało jeszcze? 12. No, damy radę. Jest też kilka wykrzykników. No właśnie, to może warto by było zacząć dzisiejszy odcinek od wykrzykników. Tutaj mamy całkiem sporo, więc w sumie udajmy się do tego miejsca. Nie możesz odbyć szybkiej podróży. A nie jestem przy drogowskazie? Nie jestem. A jest tu jakiś drogowskaz? Musi być w Korowobianko. Jest dokładnie jakoś przed nami. No to myślę, że jak tu, cyk, przeskok, ciach, mach. A się muszę dziwić. Ludność miejscowa, pospólstwo. Że giga ich władca pan skacze jak małpa. Małpiszon. No i zaznaczmy, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy się udać do wykrzykników. Chciałem powiedzieć, zaznaczmy misję, a przecież miałem do wykrzykników iść. Zaznaczmy sobie wykrzyknik za to, no akurat. W innym wypadku bym się zgubił i wydaje mi się, że był tam jeden wykrzyknik, ale on zniknął. Może on się tylko i wyłącznie pojawia w nocy, bo wtedy, kiedy tam koło tego przechodziłem, koło tego wykrzyknika, to on jakiś gościu tam coś krzyczał, ale jakby była noc i pomyślałem, że zostawię to na odcinki. Więc albo się w nocy aktywuje, albo po prostu już po robocie. Bo pamiętam, były 3 wykrzykniki, a aktualnie widzę 2 przed sobą. 1, 2. Także możemy w sumie skipnąć chyba do nocy sobie tutaj czas. Albo przyjdziemy tutaj zaraz w sumie. Nie ma co biegać po nocy, nic nie widać. Przynajmniej na początku może te 2 wykrzykniki, a potem będziemy... Prezentacja pomnika Reginaldo Dobry zostaje zawieszona. A potem będziemy tutaj kombinować z tym 3. wykrzyknikiem. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivii? Chyba mam dla ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Jak dobrze zapłacisz? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną, pokażę ci. Czy oni tutaj generalnie wierzą w Lebiodę, tak? No, bo oni mówią, że... I co powiesz? Święty Lebiodo, takie mają powiedzenie. Nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Wirtuos, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć... Ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Pamiętam tą misję. Sorry. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Beauclair. Robi wrażenie. A konkretnie
to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? No nie wiem. Ja? Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Spokojnie. Niedługo będziesz cały... Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. To może teraz ma po prostu waginę. Musi się udać. I teraz samice będą zyskiwać płodność. Zaschnięta plamka krwi. O kurde. Krwawił. Tęsknoty. Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. Okej. I tu jeszcze coś jest. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. No i kurczę. Spokojnie. Oj, mocno to bym tak nie powiedział, ledwo co czuję ten zapach. Ale myślę, że damy sobie radę. No kurde, daleko chyba trochę. Ciekawe, czy psy tak samo... Nie no, psy tak samo mają, że przecież raz powąchają i 4 km potrafią biegnąć. Owalone to jest. Jak taki zapach można mieć? Nie wiem. Przystojny ten wiedźmin. Ocięt kurwa. Dobrze biegniemy? Chyba dobrze. Ledwo co widzę ten zapach. Czy widzę? Powinienem właściwie czuć zapach. Ledwo co czuję chyba ten zapach. Znaczy Gerward ledwo co czuję, chyba nie tędy. No ja wiem, jaki będzie finał tej akcji. No całkiem zabawny w miarę. Zapach prowadzi do tych drzwi. Szkoda, że teraz nie mam tego. No to jest bardzo, to jest ciekawostka związana z tym misem, to znaczy oni mają bardzo unikalną animację i, jak powiem, baraszkowania. Mimo tego, że nie widzimy, co oni robią, to oni tam naprawdę coś robią. To jest ciekawe, że im się chciało animację zrobić. Czy widzimy? A nie, nie widzimy. Oni tam naprawdę jakby... O, widzę, że przeszkadza. Skaczą. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, to potknąłem się, a ona już tam leżała. Psst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj. To nie jest mój mąż. Że co? Nie? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Ale kurwa zmiana. Grzecznie, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Bohater, powiadasz? Rzeczywiście.
skoro jesteś tak świetnie poinformowany. To może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest ludzie. Mam cię, parku! Stawaj do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze mi ci wybaczył. Ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Nie będę wracać do domu. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie ma co, jest mu nakropać, to on jest tu poszkodowany. Żyjmy tak zwanej magii. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. Dawaj jaja. To teraz może porozmawiajmy. W sensie... Rosalindo. Posąga. Kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku? To więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Zgoda. Mogę ci je pożyczyć. Nie no, bierzemy. Ale to ile zapłacić w sumie? Dobrze. Jak to jest 2 koła, no to są twoje, nie? Ale... A jak ci je pożyczę, to też mi zapłacisz? Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć. Na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. Ale mam nadzieję, że za odpowiednią tutaj cenę. A nie, że my takiemu ziomkowi co dupcy żonę innego ziomka, a my mu jeszcze dajemy, że tak powiem, energię do działania. Tak więc nie wypada. Kodeks rycerski zabrania. Mam nadzieję, że chociaż rzuci grosa. Jakiegoś to solidnego. Remedium na problemy tu są, to powrót do dawnych obyczajów, a nie 2 miecze. Chyba dobrze działają. Czemu nie mogę skipnąć? Chyba ciosa, ale spokojnie. Dobra. Równo dzień minął. Oddawaj jaja. Wróciłem. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Kogo obudzę? Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. No co z tego, że głowa chce, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem to myślałem, że serce nie wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech lebioda macie w opiece. Będzie ci to potrzebne.
Nie, raczej jakby to była ciekawostka związana z tymi jajami, to pewnie już bym o tym słyszał, bo tak przez chwilę pomyślałem, że możliwe jest, że jest tak, że kiedy je mamy, to na przykład, nie wiem, kiedy pójdziemy do burdelu, to się coś ciekawego wydarzy. A szczerze mówiąc, raczej słyszałbym o tej ciekawostce, jeżeli faktycznie taka ciekawostka by była, więc chyba nawet nie ma co tego testować. No ktoś już na pewno musiał to przetestować i wpadł na taki sam pomysł, także myślę, że nie ma co. Czy ja znajdę te jajca w moim ekwipunku? Gdzieś powinny być. Mogę sobie je pomacać albo coś? Chyba niekoniecznie. A mogę je założyć w ogóle chyba, tak? Przez chwilę się świeciło, jakbym mógł je założyć. Mogę je, kurde, a nie mogę. A tak się świeciło, jakbym mógł. No ale jakiegoś tam boosta dostaniemy, tylko nie pamiętam na co. Zgaduję, że na jedno tylko można dostać boosta, jeżeli chodzi o tą sprawę, ale nie wiem, czy jaki to będzie miało dla mnie jako gracza efekt. Jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Jaja są proszę, całe i zdrowe. Odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Figurka Reginalda, otrzymany nowy... O, to możemy sobie postawić w końcu w naszym domu w Corvobianco. Ta, to ja bym chciał w sumie zaczekać do jutra może. Na rząd te jajca z powrotem przykleić, co on to będzie robił. I pogłaskamy, zobaczymy co się wydarzy. Jakie w ogóle dziwna misja. Czy tyle godzin wystarczy? Czy dzisiaj jest otwarcie, oficjalne otwarcie jaj Reginalda? Jeszcze chyba nie. O! Mamy to. Witam. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Ale kurwa, solidne orzechy. Co? No i coś, mamy jakieś boosta, tylko nie wiem za bardzo jak sprawdzić co to za boost. Ale coś jest z tymi jajami grane. Faktycznie dostaliśmy boosta. Ty, to może jednak można się udać do burdelu. Reginald Dobry powrócił! Arogant! Nie możecie tego przegapić! Bilety tylko o, u mnie! O, widzę talię potworów! Dzięki za pomoc! Dobra, dobra. Ty, a może Geralt teraz mógłby być na przykład płodny albo coś takiego? Nie, no to na pewno już by było nagrane o tym, jakaś ciekawostka. Ale do burdelu to mi się uda, że to sprawdzić, tylko nie wiem gdzie tu jest burdel. Bym musiał się udać normalnie do Velen, mi się wydaje. I zobaczyć, czy będzie jakaś ciekawa interakcja. Dobra, idę się udać do Velen, widzimy się zaraz. Idziemy do burdelu, zobaczyć. O kurczę, chciałem powiedzieć, że nie działa mi F1 do zatrzymywania nagrywania, ale nieważne. Dobra, jesteśmy przy burdelu, zobaczmy, czy czeka nas to jakaś ciekawa interakcja. Kuternuga Katarina. Witam, chciałbym samicę wynająć. Bywaj. Czy muszę bezpośrednio z samicą pogadać? Siostra wspominała, że w Nowigradzie pojawił się wiedźmin. Jak widać, nie kłamała. Chcesz mnie? Niekoniecznie, ale jesteś pierwsza. O kurde, ja nawet nie mam siana. Bywaj. Nawet nie jesteś. Najpierw płać. O kurde. Porozmawiajmy z tą laską. Chciałbym z burdel mamu. Chciałbym jej coś sprzedać bez lipo. Poczekajcie. Dobra, zobaczmy. Wróciłeś. Możemy ją w sumie zapytać, dlaczego się tym zajmuję. Dlaczego tutaj pracujesz? A co jest niby w tym złego? Zastanawiałaś się, co będziesz robić za 15 lat? Odłożę pieniądze i otworzę swój zamtus. Taki. Podobasz mi się. Chciałbym spędzić z tobą noc. Nie będziesz żałował. Thank you.
Chyba jej się nie spodobało, ty. Albo smutna, że odjeżdżamy. Nie wiem. Umer. Nie ma nic ciekawego. Dobra, jesteśmy już w Dusom i słuchajcie, zastanawiałem się, jaką tutaj misję wykonać i myślę, że pójdziemy po kolei poziomowo, a ponadto warto by było chyba zacząć od misji, która nazywa się Przemiana, z tego względu, że tutaj odblokujemy jakąś nową mechanikę związaną tutaj z wiedźmińskimi mutacjami. Misja nazywa się Przemiana. Był ciepły letni wieczór, a może słoneczny poranek, mniejsza z tym. No wtedy to był chyba burzysty wieczór. Bardziej. Mniejsza z tym grunt, że tego dnia nasz wiedźmin otrzymał pełen serdecznych słów list od wybranki swojego serca, czarodziejki Triss, która informowała go o niecodziennym znalezisku, jakiego całkiem niedawno dokonała. W starych manuskryptach trafiła na wzmiankę o badaniach niejakiego profesora Moreau. Dobra, nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczęśliwie składało się, że pracownia profesora znajdowała się w Tucson. Geralt, zdając sobie sprawę z wagi tego odkrycia, postanowił odszukać laboratorium. Pierwszym krokiem było odnalezienie dziennika profesora, z którym wedle słów Triss Moreau został pochowany. Moreau. Czytanie mi idzie całkiem ostatnio lepiej, mam wrażenie, ale jeżeli chodzi o takie dziwne nazwy, no to niekoniecznie. Nie umiem tak jakoś... Nie umiem tak jakoś języka wykrzywiać. I widzę też, jest wykrzyknik po prawej stronie i to jest wykrzyknik, o którym mówiłem poprzednio i ten wykrzyknik właśnie pojawia się tylko i wyłącznie na wieczór, także może idźmy zobaczyć, co tu się dzieje, co to jest za wykrzyknik. Na pierwszy raz widzę takie stroje tutaj. Są modele, ale nigdy takich faktycznie stroi nie, chyba nie widziałem, nie miałem okazji. I zgaduję, że też sobie taki sukni kupić nie mogę, niestety, sadek. Co za spotkanie! Dobrze, że jesteś. Właściciel winnicy. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Beauclair. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę, ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Oho. Zaraz, jaką lokatę? Oszczędnościową, w banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. No to może tą misję jednak Przemiana wykonamy później. Chociaż dobra, idźmy najpierw wykonać misję Przemiana. Klient ma zawsze rację, wykonamy później, bo to Przemiana odblokuje mi jakąś nową pewnie mechanikę związaną właśnie z tymi wiedźmińskimi mutacjami. Coś czuję, że to może być całkiem niezła. Całkiem niezła tutaj mechanika. Dobra, muszę sobie ściszyć, bo nic nie słyszę. Dobra. Musimy udać się na cmentarz i co? Będziemy wykopywać tego Moreau? Co to jest w ogóle za nazwa, imię czy cokolwiek to jest? Moreau. Brzmi jak kurwa... Nie wiem, jakieś danie. Albo jakiś potwór. Moreau. Widzę, jest wykrzyknik, ale on jest na dachu, co ciekawe. Nie wiem, jak ma się tam dostać niby. Na dach, chyba że... A, wejdziemy chyba tutaj i tędy na dach. Kupiec tu jest. Chcemy z nim porozmawiać. Pokaż swoje towary, czemu by nie? Co tam masz na sprzedaż? Może jakieś karty, może coś? Nie, widzę, że masz roztwór do barwników. Będziemy mogli barwnić. No, przemalowywać naszą zbroję, nasze zbroje wiedźmińskie. Pamiętasz mnie? Ale aktualnie... Aktualnie nie mam pieniędzy. Czemu nikt się tym nie zajmie? A rycerze to co? Się pytam. Co? O co chodzi? Spanie w lisku chytrusku to kiepski pomysł. Chyba, że nie przeszkadza ci, że ktoś zaopiekuje się twoją sakiewką. My takiej interakcji w ogóle nie pamiętam. A wyście może w sprawie ogłoszenia? Mistrz Wiedźmiński?
To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Nie no, wynajęcie Wiedźmina to bardzo dobry pomysł. Swoją drogą, jocie Kryńca, ile tutaj jest w ogóle misji pobocznych i tak dalej w porównaniu do Serc Kamienia, to przecież jest jakaś... Jocie Kryńca, ty, to jest... Nie wiem, w ile odcinków przeszliśmy Serca z Kamienia, może w 6, 7, 8, nie do końca wiem w sumie w ile. To myślę, że Kraina tu są, no to jest ładne następne 40 odcinków. Zapytajmy go najpierw. Hałasy powtarzają się regularnie? Co noc? Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Kurwa! A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. No dobra. Ile za to dostanę? A ile byście chcieli? O kurde, no to 65, wariacie. Chyba tyle nie mam. Może jakaś świąteczna zniżka z okazji turnieju? 62. Chyba tyle. 60. Zgoda. Zadowolony. No dobra. Zajmę się tym. Chyba i tak przy okazji idziemy na ten cmentarz. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic, w każdym razie ruszajcie, mistrzu. Wydaje mi się, że to jest ten cmentarz, do którego teraz idziemy i tak zwane dwie pieczenie na jednym ogniu zostaną tutaj ugotowane. Jest tu misja przemiana, a wieczne odpoczywanie zaraz obok. No ale to wykonamy sobie od razu tą misję też. Ja myślę w tym odcinku i tak idealnie styknie, tak mi się wydaje i będzie cacy. Zresztą do tego, żeby te dźwięki się pewnie pojawiły, to musielibyśmy tam przyjść w nocy. Także... Wykonajmy na razie tutaj przeszukajmy ten grób, a potem udamy się tam w nocy. Co ciekawe, tu jest w ogóle bardzo... Tu jest z tym miejscem jest związana ciekawostka pewna. To znaczy jest tu grób kogoś, tylko nie wiem, czy ja znajdę ten grób, to wam powiem. Ale wydaje mi się, że ciężko może być ze znalezieniem tego grobu. Nie pamiętam, gdzie dokładnie jest. O kurde, utopce. Na cmentarzu. No miałoby to w sumie sens, no, gdzie miałem być, jak nie na cmentarzu. Chyba cmentarz to jest ich ulubione miejsce. Tak mi się wydaje, o kurde. Takie mocne jakieś te utopce. Mam wrażenie, bez sensu to jest, co poziom wbijam, to gorzej mi idzie. Wierdolone za szybkie i za mocne. Idzie, co? Kurczę, trzeba... Jak najszybciej trzeba założyć tą zbroję, a przecież już ją mogę założyć. Czas na wiedźmińską zbroję. Cech brzmi. O kurde, dobra. I miecze też możemy założyć. Plus 60, ja ten dam akurat plus 1. Ale będziemy mogli sobie tutaj pokłaść różne fajne rzeczy, różne tutaj fajne kamienie. No i szansa na zatrucie też jest plus 15%. Szansa na trafienie krytyczne. O kurde. Ale zajebiste, ty. Fajne ty na zatrucie, to jeszcze tutaj tam na zatrucie. Pyk, będzie 20% szans na zatrucie. Zajebiste. Dobra, dam jakieś szanse na podpalenie, też żeby była jakieś szansa tutaj, żeby moi przeciwnicy tutaj płonęli.
Wydaje mi się, że jeszcze na oszołomienie by było fajnie tutaj cyk-cyk powrzucać. No i chyba zajebiście, czy tutaj na pancerz też można coś powkładać, na przykład moc na kukułek. Bo idni przede wszystkim. Myślę, że zrobimy coś takiego i coś takiego, czyli te piątki igni. Czy te mniejsze runki się opłaca wrzucać? Raczej opłaca się średnio, ale i tak wrzucę, bo nie mam co z nimi zrobić. Mamy fajny full secik wiedźmiński. Czemu by nie? Szkoda, że tylko jak mam założone to ten secik, to on mi jakoś nie daje mega dużo. W sensie, jak mam inne sety wiedźmińskie, to one mi dają, że na przykład 50 obrażeń w plecy zadaje więcej i tak dalej, jeżeli mam wszyscy cały set założony. No tutaj niestety ten żaden nie daje, ale za to ma super odporności. Odporność na truciznę, obrażenie cięte, no jest to chyba naprawdę kurczę mocny secik, tak mi się wydaje, że jest to naprawdę najmocniejszy secik, jaki można chyba znaleźć w gierce. Plus nasz Gerward, no wygląda kurwa chcew. To mu trzeba przyznać, wygląda chcew. Dobra, i tutaj jest w ogóle ukryty skarb, on chętnie się do niego dostał. A i w ogóle to coś, co dostaliśmy po tym, jak pomocaliśmy jajca tego ziomka, to generalnie regeneracja poza walką jest nieskończona przez godzinkę. Także czy biegamy, czy co tam robimy, nasza nie regeneracja, tylko nasza wytrzymałość nie spada. Także mogę cały czas Gerwardem biegać. Rozmachnięty list. Nie chce mi się czytać, bo to takie standardowe tutaj przeszukiwanie. Standardowe gdzieś tutaj ukryty jest. O kurczę, ukryty jest jakiś... Jakaś skrzyneczka. Na tamten cmentarz udamy się zaraz, także zaznaczmy tą misję przemiana. Jest tu coś jeszcze do zebrania? Chyba niekoniecznie. No i spróbujmy znaleźć tutaj ten grób, którego szukamy. Może to jest ten, to jest ten grób. Chyba to jest ten grób, który chciałem wam powiedzieć. Księżniczka z zamorskich krain, to się możecie domyślić, kogo to jest grób. Generalnie. Chodzi o to, że to generalnie po francusku znaczy jaskółeczka. To Hirondelle chyba? A no i księżniczka zamorskich krain, no to wiadomo, że chodzi o Cyrillę. Ale pewnie więcej. Pewnie generalnie nagram o tym. Popełnił śmiertelny błąd w tłumaczeniu. Pewnie generalnie nagram o tym jakiś normalny odcinek, a to tylko taki mały spoilerek. Co to było napisane? Bo ty mnie kurwa nie rozumiesz, chuj. Chuju. Powiedziała do kota, który nie chciał aportować patyka i dostał apopleksji. Okej. Dobra, ty, bo ja czegoś szukam, a nie mogę tego znaleźć. Jestem. Ja muszę chodzić i czytać tych grobów szukać, tak? Na płycie jest napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Eliren. Czy ja dobrze robiłem, że po prostu tutaj chodziłem? To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Szukam jakichś śladów. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Łatwiej będzie zneutralizować, a dokąd prowadzą? Zaraza, ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Korzystając z wiedźmińskich zmysłów, poszukaj wskazówek. Jest to jakaś inna wskazówka? Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Tris. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. Na mapie, którą przesłała Tris, sprawdź lokalizację. O kurde, ty, tylko ja nie wiem, czy ja teraz znajdę to w ekwipunku, tą mapę. To może być ciężkie w sumie. Bardzo ciężkie, ty. Gdzieś tu powinna ta mapa być, ale... To jest to? O jest, mapa, stara mapa tu są. No i co? Co to kurwa jest? Może to nie to. Akt własności Corvo Bianco. Wezwanie od księżnej, rentka. Redański Glade. No nie, wydaje mi się, że to jest to, czego my szukamy. No tylko z tego to ja się za dużo nie dowiem. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saortu. Aaaa.
To tam musiała być ta Dolina Dziewięciu. Trzeba to sprawdzić. Czyli to mi po prostu zaznaczy na mapie. Myślałem, że samemu będę musiał tą krążyć. No, wydaje mi się, że tam się udamy, tylko ja tam nie mam nawet znacznika szybkiej podróży. O kurde, będziemy musieli tam płotką zadupcać. No ale fajnie by było wykonać tą misję, bo to nam odblokowuje na pewno jakieś fajne rzeczy. A na te groby tutaj zaraz obok i to zlecenie, no będziemy musieli się udać później. Fajnie by było, jakbyśmy dzisiaj skończyli ten wątek właśnie powiązany z tymi wiedźmińskimi mutacjami, czy tam wiedźmińskimi genami, czy co my tam szukamy. Co jeszcze ciekawego? Ciekawej rzeczy to chyba kupiłem do płotki. A to już nie wiem, czy nie... Chyba z dwa odcinki temu. Nie zdążyłem o tym powiedzieć, nie miałem okazji. Bo po prostu nie pomyślałem, że kupiłem do płotki zbroje i jakieś takie juki, które mi dają więcej pojemności. Ze 100 aż na 110. No i tyle. Tam jaka fajna miejscowa w ogóle, pomiędzy dwoma tymi górami jakimiś. Jod się kręca, potwory, i mam wam pomóc. No pomogę, jak tak prosicie. Zobaczymy, trzeba przetestować, co tu się dzieje. Czy to dobre mieszyki są. O kurde, i zbroja. No na razie, kurczę, chyba nie najgorsze. Ten truteń jest mocny. Ale wiecie co? Truteń nas zatruwa. Wiecie co? Ja mam odporność zajebistą na te zatrucia. Naprawdę zajebistą mam odporność. Dzięki tej zbroi. Tylko trudnie to by trzeba było jako ostatniego w sumie pokonać. Ale jak już ma mało życia, to... Pyk, 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 dobra. Quen. W razie czego, żeby nie zginąć. To jest chyba standardowy tutaj znacznik zapytania i gniazda potworów, prawda? Mi się wydaje, że niczym się to jakoś mega nie różni. Mam takiego standardowego pytajnika. Oprócz tego, że miejscowi. Pokrzyczeli trochę mi nad uchem. Dobra. Jeśli chcę się pozbyć Endriak, muszę to wysadzić w powietrze. Dziennik Terego Pierso. Fragment dziennika można przeczytać tylko ostatnie wpisy. Przeklinam każdy dzień służby u hrabiego Crespi. Teraz przeklinam każdy dzień bez niego. Już wiem, dlaczego był taki surowy, apodyktyczny i nerwowy. Nie sposób zachować spokoju i dobrego ducha, gdy tyle problemów codziennie spada na tylko jedną winnicę. Teraz ja jako zarządca muszę się zmierzyć z każdym z nich. Geolog, którego hrabia zatrudni jeszcze przed swoją tragiczną śmiercią, zaginął. Wraz z nim zaginął cały worek koron, które mu wysłał Abadań, który lecił jak nie było, tak nie ma. Na lipowym polu zaległy się wije, a przed chwilą przyleciał pachołek z informacją, że coś zaatakowało winnicę na północy. Dość tego pisane. Idę sprawdzić, co to za panika. Czy ja mogę to po prostu spalić i gnij? Nie, muszę to petardą zniszczyć. Ja też nie mam problemu, petard mam całkiem spoko. Sporo. Przede wszystkim jedną gigę dużą. Dobra. Pozbierajmy, co mamy do pozbierania. Raczej to też mega drogocenne nie jest. Więc zamiast bawić się tutaj w te znaczniki zapytania, przede wszystkim pobawiłbym się może w jakieś zlecenia. To nam dużo da. Przede wszystkim zlecenia. No i oczywiście zwykłe misje jakieś i tak dalej. Bo jak wypełnimy ten wątek główny, no to dostaniemy sporo kasiory chyba, nie? Za wykonanie tej misji i pomoc księżnej. No chyba, że nam się nie uda na przykład. I wszyscy zginą, to pewnie wtedy pieniążka nie zobaczymy na nasze oczy. No i pewnie taka opcja istnieje. Tak zastanawiałem się przez chwilę, czy może by było nie warto najpierw jakby zrobić wątek główny, a potem dopiero misję poboczną, ale z drugiej strony chyba nie. Chyba to nie jest jakby, a chyba aż nie na tyle dużo siana byśmy dostali z wątku głównego, że zrobiłoby mi to jakąś mega dużą różnicę. Kurde, jak ładnie tu. Dobra, weźmy tutaj kuszę. Widzimy od cechu kota. No i nurkujmy, zabijmy tę utopcę. Nie on shotuje ją, ale na dwa strzały padają, więc kituwa. Szukaj wejścia do laboratorium. O kurde, czy ja tu muszę wejść do tej jaskini, tak? A coś teraz mi się kojarzy ta misja. Chociaż bardziej mi się ta misja kojarzy z Gotikiem. No w Gotiku była bardzo podobna misja, w której musieliśmy nurkować i właśnie znajdować jakieś takie wejście do czegoś. Tak mi się coś przynajmniej tutaj kojarzy w głowie. Ja myślę, że w Gotiku 1 tak było. To jakieś skrzyneczka.
O kurde, tutaj to samo. Floreny. A tam jest w ogóle wejście do jakiejś jaskini. To czemu ja tutaj pływam, już tutaj szukam. Tutaj mam zaznaczone to wejście. A jest! To jest portal w ogóle, o kurde. Dobra, to zaraz tu zajrzemy. Tam jest jeszcze ciekawe wejście do jaskini jakieś. Ja mi się najpierw udał tam. Bo już wiemy, że do tego portalu należałoby wejść. Natomiast nie wiemy, co tutaj znajdziemy. Też czuję, że jak już wejdę do tego portalu, to nie będę miał opcji cofnięcia się. Chciałbym jeszcze tutaj zajrzeć z ciekawości czystej. Zrobimy sobie w sumie tego. Nie wiem. O kurde, tylko żeby mi się powietrze zaraz nie skończyło. Kocika użyjmy, ale też użyjmy orki. Mam nadzieję, że coś tam mi teraz wydłuży to wstrzymywanie powietrza. Pozbierajmy, co możemy pozbierać. Jakieś skarby. Bardzo dobrze, bo ja narzekam na brak pieniądza. O, piękna sprawa. Żółty barwnik, super też. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj barwić tą zbroję, którą ja aktualnie mam na sobie. Zamknięte, potrzebuję klucza. Łee, to jest jakaś pewnie misja tutaj, znaczek zapytania. Czy jeszcze tutaj będziemy musieli przyjść, żeby to odblokować. Tam jest zamknięte, nie da rady. Że gdzieś teraz po drodze tu pozbierałem. No nie da rady, zamknięte. Że u tego truposa tu było. Był jakiś trupos. A ja tu mogę wypłynąć sobie na powierzchnię? A dobra, dobra, dobra. Jest. Myślałem, że będę cierpiał. I zginę ostatecznie. Tu był truposz, ale on chyba nie miał klucza żadnego. Dobra. No to gazu już dam bezpośrednio do tego. A tutaj może. Nie, złoty pierścień. Dobrze, ja płynę? No, chyba dobrze. Jakieś stare elfickie te ruiny, tak? Wszystko jest jakby, wszystkie te miasta i tak dalej są zbudowane na elfickich ruinach. W sumie. Na początku chyba byli elfowie, dopiero potem przyszła tutaj rasa ludzka. Chciałbym zobaczyć, czy jestem w stanie pofarbować moje tego. Jestem w stanie pofarbować moją zbroję. Kurde, to zajebiście, to trzeba będzie tutaj pokupować wszystkie barwniki, chociaż one pewnie drogie są, niestety na tyle drogie, że raczej w eksperymenty się nie będę bawił, tylko jeżeli już będziemy chcieli coś przefarbować, to tylko ze znalezionych farb będę korzystał. Gdzie to było? Na dół chyba, nie? Tutaj chyba na dół i powinniśmy być na miejscu. Wydaje mi się, że czarna zbroja tak by fajna była. Z drugiej strony żółta też może być fajna. Na razie chyba jest ok jak jest. Jest taka lekko zielonkawa, fajna jest. Na razie jest całkiem w porządku. A mogę się tu cofnąć. Ale nie mogłem wiedzieć wcześniej. Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. No, aż taki ciekaw nie jestem. Mam nadzieję, że żadne. Chyba, że niespodzianki w postaci grubego pitosu i na przykład takich pięknych rzeczy, jakie teraz znajduję. Takich niespodzianek to... O kurka. Stojący z ziemi. Ktoś to ma słabe poczucie humoru. Takie niespodzianki to mogą na mnie czekać, ty. Zejdźmy tutaj na dół. Rozumiem, tam się pakować za bardzo nie chcemy. Na razie, bo zginiemy. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie przecisnę się tędy. Muszę znaleźć inną drogę. A, ktoś tu tędy przeszedł. Zaraz ogarniemy, na pewno to jest inne wyjście, wejście. Tędy? No, skacz. Chyba tak. Czy nie? Chyba tędy musimy zejść na dół, tak że udałbym się jeszcze tutaj na bok. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś drogie rzeczy. Drogie wina. Te wina są spoko i można je sprzedać po naprawdę, naprawdę ładnych tutaj cenach. Natomiast... Dawaj! Natomiast problem jest taki, że kupują je tylko i wyłącznie karczmarze, a karczmarze jeszcze nie mają za dużo pieniędzy. Skacz! O kurde! Dobra. Oj,
A może tu znajdziemy jakieś ciekawe, fajne rzeczy, co? Tam są jakieś truposze, a może te truposze mają floreny na przykład. Ja się o to sprawdzić jak najchętniej, szczerze mówiąc. O kurde. Ostrożnie, ostrożnie. Gnomia osełka. No dobra, dalej chyba nie ryzykuję. Idziemy. Znaczy czekam aż. Tyk. Chowałem się i ewakuacja. Czyli dało się to też w tradycyjny sposób przejść. Tu coś jest ciekawego, co to jest? Kruszec miedzi. Lina głowa jakaś. No dobra, idźmy dalej. Na razie w miarę tu wszystko widać, więc chyba... O kurwa. Wow. Nigdy nie robisz szotu? Jesteś wilkiem, więc dlatego. Miał wilk. Kurczę, bobki. Bobki, bobki, te strażnicy, ci strażnicy. Albo my jesteśmy szefami. Myślę, że naprawdę spory damage mam. I naprawdę fajne obrażenia też tankuje. To zbroja jest dobrze, nie wiem czy znajdziemy lepszą zbroję. Wydaje mi się, że to jest jakby najlepsza zbroja w grze, jaką można zdobyć. Mogę się mylić oczywiście, ale takie mam wrażenie, że tutaj lepszej zbroi już nie znajdziemy. No przynajmniej przez jakiś dłuższy czas. To na pewno. Znaczy generalnie w grze jest najlepsza, no to akurat w sumie nie wiem, na 100%. Mogę tutaj zejść? Mogę zejść. Czy będę mógł później wejść na górę? Chyba też będę mógł. Tępa siekiera. Oj, wskazówka. I ruda. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter. Chyba idziemy dobrą drogą. Lewo, prawo? No to spróbujmy w prawo iść. Odpalony dziennik profesora. Odkąd opodal laboratorium zaczęły się kręcić jakieś podejrzane typy, zmuszony byłem wzmocnić zabezpieczenia. Podejrzewam, że są to zwyczajni bandyci szukający łatwego zarobku i raczej nie zainteresowani są moimi badaniami, ale przezorny zawsze jest ubezpieczony. Poza tym za radą zaprzyjaźnionego inżyniera postanowiłem postawić proste zabezpieczenie mechaniczne. W jednej z sal po drodze do laboratorium umieściłem na zwyczajnej wysokości cztery ruchome kamienie, które gdy je wcisnąć, zwalniają mechanizm zabezpieczający i otwierałem drzwi. Na mnie to pestka, ponieważ wymagałem jedno użycia prostego zaklęcia, podczas gdy dla zwykłego rabusia może stanowić wyzwanie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, owe kamienie należy dostrzec i skojarzyć, do czego służą, oraz znaleźć sposób na to, jak je wcisnąć. Dobrze, że to zapisałeś wszystko, wariacie, kurczę, w dzienniku, bo w innym wypadku nie dałbym sobie rady. Natomiast też bym się cofnął i zobaczył, co jest w sumie za nami. Uuu, rudę wimerytu. Bardzo dobra tutaj decyzja z cofnięciem się, ale jeszcze tędy bym poszedł. I tutaj też zobaczył, czy nie ma niczego ciekawego. Czy nic nie pominęliśmy. No kurczę, jak już znalazłem rudę wimerytu, to teraz muszę cały kompleks zwiedzić. Ruda miedzi akurat jest mało istotna. Aczkolwiek każdy chyba tutaj składnik rzemieślniczy jest przydatny. Zawsze to można sprzedać. Znowu dwimeryt. Tym razem nawet nie ruda, tym razem pełna sztaba. Fajnie. Fajnie, fajnie, bo tych sztab dwimerytu potrzebuje jakieś... Oj, bardzo dużo wam powiem szczerze mówiąc. Jakieś 13 by wypadało, coś takiego. To całkiem dużo. Znaczy dodatkowo, nie licząc tych, które już mam. Floreny, no i strażnik. No, spodziewałem się. Ale bob z tego strażnika. No ale profesor się tutaj nie spodziewał, że słynny Gerwar z Rivi. Totalny szef przyjdzie tutaj rozwiązywać jego zagadki, więc... Ten, kto tu był przede mną, musiał wspiąć się na tę ścianę i ominąć pantery.
Sprytnie. W sumie nie mam zielonego pojęcia, kto jest przed nami. Kto to przed nami tutaj kroczy? Kompletnie tego nie pamiętam. Chciałbym mieć coś takiego. Nie pamiętam, co te mutacje robiły. Kurczę, już godzina 10 minut odcinka. Ale chciałbym jeszcze tutaj dokończyć to zwiedzanie tych ruin, więc najwyżej no, będziemy musieli tutaj zrobić dłuższy odcinek. Ewentualnie ja go podzielę na dwa. Zobaczymy jeszcze. To bym chciał zobaczyć, co to jest. Zbadaj, Gerwart. Mamy radę, czy niekoniecznie? Może musimy w to... O kurwa. Jeden, dwa, no to mówisz, że są kilka kamieni jest, prawda? Na razie dwa dostrzegłem. Może tam dalej są te kamienie, gdzieś tutaj na przykład też. Nie widzę, nie. Trzy, dobra, widzę. Pyk. No i został nam ostatni. Gituwa. No faktycznie, całkiem niezłe zabezpieczenie przeciw złodziejom. Złodziejaszkom, jeżeli są to zwykli rabusie, no to... raczej by się nie zorientowali, co jest grane. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Wygląda, jakby tutaj... oni mieli zaraz stać. Nie sądzę, żeby te gargulce chciały mi udzielić jakiejś... Oj! Jak nieproszony gość. Uspokój się, jak kumpel. Mam nadzieję, że nie każdy gargulec będzie tak wstawał. Nie, ten nie wygląda na wstającego. Ten też nie. Łapa gargulca, wybierz. No wspaniale, portale. Robi się coraz lepiej. No kurde, teraz trzeba wybrać, który odpowiedni. Dobra, poczekajcie, trzeba to jakoś taktycznie zrobić. Pójdziemy tam, gdzie się patrzy ten ziomo. Powiedzmy. Chyba nie najgorszy pomysł. Okej, okay. Cały czas będziemy szli tam, gdzie się ten ziom dobrze patrzy. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Wydaje mi się, że to samo robimy, tam gdzie ten ziom patrzy. A, nie jestem w stanie tego zrobić. Oho, lipka. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Zaraza, jestem w punkcie wyjścia. Dobra, tam gdzie się ziomo patrzy. Tu z lewo byliśmy, tędy wyszliśmy, no to musi być ten po prawo, prawda? Tutaj. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Zaraza. Niekoniecznie. Jestem w punkcie wyjścia. Nie wiem, czy jest to jakaś wskazówka, którą mógłbym się potencjalnie kierować. Ty, no ale przecież... Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. To przecież byłem przez wszystkich portalach, bym musiał wejść do tego samego jakby z powrotem chyba. Ty, no co jest grane? Znowuże. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka. No musi gdzieś być. Jakaś wskazówka. W sumie, no ta. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć wskazówka. Przejście. Może jest jakaś wskazówka. Mi się wydaje, że tam gdzie ten ziomuś patrzy, ale... nie mam jakby jak się tam... A, poczekaj. Chyba, że teraz zeskoczę. I zrobię coś takiego. Wydaje mi się to wyjątkowo głupie, no ale... spróbujmy. Dobrze? Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. No i teraz to znowu musiałoby zaskoczyć. Użyjmy sobie kota, będziemy lepiej tutaj widzieć rzeczy. Będę musiał zaskoczyć? Nie, niekoniecznie. Tu gdzieś... albo pod nami, albo to przejście do góry. Zobaczmy, czy to pod nami. Może to być to, ale też może nie to. Nie, wydaje mi się, że to będzie to tutaj do góry. Proszę tylko, żeby nie od nowa.
Dobrze? Zajebiście. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. A co za tym idzie? Zapewnie ma tu sporo składników alchemicznych, skoro było to jego laboratorium. Nowe buciki. Pokaż te buty. Mam jednak solidne takie wiedźmińskie. Szkoda, że nie ma lepszego cechu setu wiedźmińskiego niż ten, który mam aktualnie. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. O kurwa, co? Brakuje kryształu z zapisem. Myślałem, że my będziemy tylko dzwonić. Mój wielki życiowy projekt. A on tu vloga prowadzi. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć, niż oddać mego jedynaka wiedźminom. Ale stało się, a w dniu, gdy Jerome został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Jakie imię w ogóle Jerome? Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jeroma normalnemu życiu. Chyba to nie jest dobry pomysł. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? No. Brakuje kryształu, jeżeli chodzi o wpis drugi. Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzę się po laboratorium, może gdzieś tu leży. No to ja bym chciał wyjść z tego, a nie oglądać wpis trzeci, tylko po kolei bym chciał sobie to zobaczyć. No aż kurde klikłem jak dureń i teraz będę musiał słuchać, nie po kolei. Ja nie mam opcji wyjścia. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagenu białko ze zmutowanych jaj skolopendromorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. Kurde, to on eksperymenty na własnym synie robił. Psychopata w sumie. Drugie strony, żeby go uratować, ale... Jak psychopata? Kurde, ta zbroja jest najładniejszą zbroją, jaka jest w gierce, tak generalnie. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. O kurde. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Jeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu. Do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny
zostawiam tutaj. Niechaj rozsypią się w proch, tak jak moje marzenia o odzyskaniu. Oj, nie martw się, wariacie. Zrobię z nich dobry użytek. Ci mogę stać się bardziej nieludzkim niż szybszy? Ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć te wszystkie te wpisy, ale... Z zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji, ale jedyne co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim rozejrzeć. A nawet tego wypowiedzieć bym nie umiał. Skolopendromorfy. O, zaskakująco łatwo mi poszło. Tutaj Moro przetrzymywał swojego syna. Smutne. Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Możemy w sumie zobaczyć, co to było, ta książka. Wiedźmińskie mutacje, wstęp do badań. Zanim rozpocznie się rozważania i dalej badania na temat wiedźmińskich mutacji, należy zdać sobie sprawę ze specyficznej fizjologii i biochemii tych osobników. Zmiany, jakie zachodzą w ich organizmach podczas tak zwanej próby traw, a które uznaje się za nieodwracalne, powodują, że wiedźmini są bezpłodni, wyróżniają się nadludzką siłą oraz wyostrzeniem zmysłów. Rugują też ich emocje oraz ludzkie odruchy, choć dane na temat próby traw oraz innych zmian, którym poddawani są młodzi adepci wiedźmińskiego cechu, od zawsze były ściśle chronione przez wiedźmińskich mistrzów i czarodziei. Ludowik ręczy, że bazę wiedźmińskich mutagenów stanowiło z całą pewnością białko z kolopendromorfów siwych, zwanych zwyczajowo białymi wdowami. Jednakowoż wszelkie badania stanowiące dowód na potwierdzenie tego stwierdzenia zaginęły. Tu też możemy coś popodnosić. Mutageny. Skolopendromorf, jedyna osłoda wygnania. Wielką cenę przyszło mi zapłacić za moją przewinę. Zesłanie mnie z dala od cudownych pustkowi i stepów Ofiru do tej paskudnej zielonej krainy, gdzie wszystkie zapachy i smaki są tak intensywne, że aż mdli. Napawa mnie smutkiem i żalem. Jedyną osłodą stała się dla mnie mała kolonia skolopendrów, czy też bardziej naukowo mówiąc, skolopendromorfów, zwanych tutaj wijami, żyjących niedaleko mojej chaty. To cudowne stworzenia, których widok kojarzy mi się z domem. Obrały sobie za siedzibę ten teren prawdopodobnie z powodu bliskości szarlejów, których łajno jest pożywieniem dla drobnych zwierząt, zjadających z kolei przez kolopendry. Podkradłem się do nich czasem, gdy żerują, i podziwiam ich haczykowate odnóża. Imponujące szczęko żuwaczki, tak potężne, że aż sprawiając wrażenie żelaznych, oraz błyszczące chitynowe pancerze, w których niemal można się przejrzeć. Teraz dostaliśmy ten, informację, gdzie są te skolopendromorfy. Będziemy chyba mogli je zabić. Pozyskać z nich białko. Białko można różnorako pozyskać. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Nie, ja jestem tutaj naukowcem, nie, ja wystawiam zasady, taka jest natura. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Trochę jak w Kapitan Ameryce. Nie wejdziemy tam i nie staniemy się jeszcze szybsi i jeszcze silniejsi. Tu coś jeszcze jest. Kryształ do megaskopu. Zawierając nam tutaj kolejny wpis w dzienniku. Zrobimy to, myślę, zaraz. Widzę miejsce, do którego możemy się udać. Preparowane narządy. Więc się udajmy tam. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, żeby je oddać. Kto wie. To jest portal. Pewnie tym się portalem wydostaniemy stąd. I tutaj jest kolejny pewnie ten kamień. Tak jest, kryształ do megaskopu. Opcjonalny umierz brakujący kryształem. Dobra, posłuchajmy tej historii. Tak nam się teraz już nie spieszy, jak jest godzina i 24 minuty. Teraz wystarczy Dobra, wpis drugi. Obserwacja 22.
Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przedawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Dzięki tej mutacji Jerome prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. No i jeszcze tutaj przedostatni wpis. Przed tragedią. Przed poddaniem się. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Wystarczy już tego oglądania. Dobra, i teraz musimy zdobyć zmutowane jajca. Myślę, że damy radę. Gdzieś tutaj było to przejście, nie? Po lewej stronie chyba. Tak jest, musimy tutaj wejść i tutaj. Myślałem, że w ogóle my na powierzchni będziemy musieli zabijać te skolopendromorfy. O kurde, to są skolopendromorfy. Oj, to mi się bardzo nie podoba to już. To są mega ciężcy przeciwnicy ogólnie. Ciężko im cokolwiek zrobić. Biała wdowa. White Widow. Aaaa! Nie, jest chyba najgorzej. Da się przeżyć. Ostatnio jak walczyłem z czymś podobnym, to strasznie mi to nakopało, ale... Wcześniej to była jakaś roślina w sumie, a nie jakiś taki... stonogę, czy co to tam jest. Mam nadzieję, że tylko więcej ich nie przyjdzie tutaj. Widzę już dwa samo, były jeden. Ciężko mnie dogonić w sumie. Ja w ogóle nie mam jedzenia. Użyjmy w ogóle jaskółki, użyjmy kota. W ogóle to groma też możemy sobie użyć. Czemu nie? No wiem, w ogóle chyba zatruwają, ale nie do końca im to wychodzi ze względu na zbroję, którą posiadam. Takie mam wrażenie. Czy jednak ta odporność, która daje mi ta zbroja, jest na tyle duża, że nieważne jak próbuję, to ja się praktycznie nigdy nie zatruwam. Nie musimy zdobyć te jaja zmutowane. Kolejna bitwa. Jakby tak po prostu, jakbym to jońknął, ja chyba nie mogę, jak jestem w trybie walki, to wejść i to jońknąć. Plecki coś nie zadam w ogóle? Trzeba by było sprawdzić to. Przetestować. Dobra. Białko. Czy jednak w tradycyjny sposób będziemy pozyskiwać białko? Normalno, okej, okej. Dobra. Umiej zmutowane białko. Ja też się mogę zbadać, czy już to zbadałem. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Niby zbadałem, ale nie pamiętam, żeby była taka interakcja. Chciałem to białko umieścić? Tutaj? W Tindidosie? Nie.
Czekaj, może z tyłu. A, z tyłu. Nie, mieliśmy wszystko? Nie wiem. O kurde, teraz mam wejść do środka? No dobra, zapisuję i wchodzę. Zobaczmy, jakie są nasze statystyki. Czekajcie, wejdę na ekwipunek, wejdę C, kliknę. 2100 obrażeń, 5950 żywotności. Intrygująca maszyneria. Raczej nie ma sensu się tu pokoić. Jak ją uruchomić? Muszę zdjąć pancerz. No dobra. Broń na zewnątrz. Najwyższy czas się przekonać, czemu te geny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Jest to chyba w miarę ryzykowne. Tak mi się wydaje. Trochę wygląda jak żelazna dziewica. To bez kolcy. W środku gaz. Oj! Ale wkurwiony. Opuść laboratorium, ale zero słowa, nic. Typoka, ekwipunek. Obrażenia. Żywotność niby taka sama. Załóżmy miecze i zobaczmy, czy jest taka sama. Takie same są obrażenia, jakie mieliśmy wcześniej. C. Kurde, chyba tylko jeden mi wzrosło. Na razie nie wiem, może moc znaków mi wzrosła, albo jakieś dodatkowe rzeczy tutaj. Na razie nie wiem, co się stało, nic nie mówisz, Gerward. Zero informacji. Cichy. Opuść laboratorium. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Może jeszcze kogoś spotkamy, bo przecież ktoś tu przed nami szukał tego profesora. Zadanie zaktualizowane? Zadanie zakończone. Czyli chyba generalnie nam się udało, ale jakby nie dostaliśmy żadnej informacji na ten temat. No na to wygląda. Może jakbym przeczytał cały ten opis tej misji przemiana, to tam na końcu by była jakaś wzmianka, czy nam się udało, czy nie. Chciałbym użyć tego białego miodu. Myślę, że zakończymy sobie tutaj, tylko jeszcze wyjdźmy na brzeg i chętnie bym znalazł tutaj opis tej misji. Dobra, kliknijmy sobie zadanie i zobaczmy. Poszukiwania. Ostatni skok gangu. To też ciekawe, jakieś misje widzę. Zlecenia. O kurde. I misje poboczne. No jest tego całkiem sporo. Natomiast chciałbym zobaczyć na zakończone. Nie bestia tu są, tylko to, co przed chwilą zakończyliśmy. Nie wiem, czy tu jestem jakoś tak w stanie to posegregować. Przemiana. Przeszukanie pracowni udało Geraldowi nieco starszy... szerszy pogląd na przeszłość profesora oraz jego badania. Okazało się, że celem nie było odkrycie, jak wzmocnić wiedźmińskie mutacje, ale wręcz przeciwnie, jak je zniwelować. Ku uciesze Geralda plan profesora się nie powiódł, za to przed białym wilkiem wraz z aplikowanym do krwiobiegu sekretnej formuły profesora otworzyła się cała gama nowych mutacji, którym mógł poddać swój organizm, by go wzmocnić, uodpornić i ulepszyć, z czego zamierzał skorzystać. No i skorzystaliśmy. Całe nam się tutaj jakieś drzewko osobno odblokowało. I przede wszystkim nowe kieszenie jakieś. Liczba zbadanych mutacji. O kurde. I co, kliknę sobie. Kliknę sobie C. Nowe jakieś drzewko. Przeciwnikom ludzkim odporny na kontrataki oraz potworom ataki miecze zadają 25% więcej obrażeń. W pozostałych przypadkach, jeśli życie atakującego jest mniejsze niż 25%. No i standardowo mamy tutaj atak, mamy tutaj eliksirki i mamy tutaj znaki. Pytanie, czy ja mogę iść wszystkie, jakby wszystko naraz. Czy muszę konkretnie iść na przykład tylko i wyłącznie szermierką. No zbadajmy to. Zabójcza kontra. O kurde, ja to będę miał cały czas teraz, to jest jakby już aktywowane permanentnie. Tak mi się wydaje, że to jakby już jest cały czas aktywowane, czyli udało się generalnie. I teraz na przykład mogę też to. Tak mi się wydaje. A to mi kosztuje punkty umiejętności. Okej, okay, no to ja bym generalnie szedł w krwawą łaźnię i generalnie w szermierkę bym cały czas szedł. Czyli najpierw to czerwone drzewko bym zrobił.
Każdy śmiertelny cios zadany mieczem powoduje rozczłonkowanie przeciwnika. Każdy cios zadany bronią w walce wręcz zwiększa siłę ataku o 5% do końca walki, maksymalnie 250. Premia zostanie... utracona, jeżeli otrzymasz obrażenia. No to takie średnie. No dobra, ja sobie tutaj to porobię. Przede wszystkim trzeba by było... te mutageny porobić. Nie wiem, czy jestem tu w stanie solo to zrobić. Nie. Jak nie jestem. Wcześniej chyba byłem w stanie jakoś solo robić te mutageny. Chyba tutaj, nie? Tak. Mogę tutaj w ogóle pozamieniać to, czyli na przykład z zielonych robić czerwone mutageny. Do tego jest mi potrzebny jakiś owoce, więc muszę się tutaj w to pobawić, a myślę, że na następny odcinek przygotuję wszystko tak, jak powinno być. A widzimy się jutro. I tak, ten odcinek jest wystarczająco długi. Twitch, Discord i tak dalej jest w opisie. No i co? Do jutra.